Róża pnąca super excelsa. Spójrzcie, jak bujnie rośnie ta odmiana. Tutaj widzicie ją prowadzoną w zupełnie naturalny sposób, bez żadnego cięcia, bez przycinania, bez wycinania przekwitniętych pędów. Nawet można powiedzieć, że bez plewienia. Widać, że tylko podkaszana, jak tylko się da tam zmieścić kosę i tyle. To, co zachwyca, to zobaczcie, te piękne kwiatostany, duże, złożone z dużej ilości półpełnych kwiatów, intensywnie różowego koloru, ciemniejszego niż jej siostrzana odmiana Super Doroty. Drugą sprawą jest to, że od kilku lat, gdzie mieliśmy różne zimy, i takie łagodniejsze, i takie mocniejsze, to posadzona tutaj, przy tym ogrodzeniu, na zupełnej otwartej przestrzeni, na przewiewie, nie przemarzła, choć obawiałem się o to, to bardzo dobrze sobie radziła. Tutaj widzicie ją z kolei od tej strony bardziej zacienionej i zwróćcie uwagę, że mimo tego, że tutaj jest północna strona, to i tak kwitnienie jest dosyć obfite, tych kwiatów jest sporo, to jest jeszcze nawet nie połowa kwitnienia tej odmiany. Także do takich właśnie zastosowań, gdzie chcemy mieć bez jakiegoś wysiłku, w taką naturalną formę, bez pielęgnacji specjalnej, jak najbardziej się nadaje. Trzeba wspomnieć o jej największej wadzie, to jest podatności na mączniaka prawdziwego. I tutaj też ten mączniak się pojawia, ja z tym jakoś nie robię nic specjalnie. Godzę się z tym, że on tam się gdzieś pojawia, że widać go, ale dalej roślina jest atrakcyjna, rośnie i nie przeszkadza jej to. Także polecam ją do takich form naturalnych.